Cześć, witajcie. Dzisiaj taka nietypowa sytuacja, bo takich rzeczy raczej nie naprawiam. DeLonghi, ekspres do kawy, prima donna S. No i zero reakcji, przestał działać. No, zaczęliśmy tutaj szukać z kolegą, bo to kolega jest właścicielem. Zaczęliśmy szukać, on co mnie znalazł. Po tym numerze, tu jest numer płytki, udało się znaleźć schemat do tego. I typowe usterki są takie, że tutaj jest 47 ohmów, 3 waty. Był przepalony ten rezystor. Był też przepalony dławik, który jest tutaj troszeczkę dalej, schowany za tymi. Oto L1 było przepalone. To jest 1 mHz. Ja zastosowałem na 200 mA. Jest trochę większy niż ten, co był. Tu pewnie był chyba na 100 mA. I układ LNK też bardzo śmierdział. Był takim Magic Smoke'em, delikatnie przybrudzony. I został również wymieniony na nowy lnk 364 Gen. Jakiś czas temu też miałem przypadek, właśnie ekspresu, też dla kolegi. I tu też był właśnie wywalony LNK i rezystor wstępny. To w tym przypadku to jest ten rezystor, także te elementy zostały wymienione i zobaczymy, czy to ruszy. Także ży życzcie nam szczęścia. Mam nadzieję, że ten ekspres ożyje. No, zaraz damy Wam znać, czy to działa, czy to nie działa.